Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty tutaj jesteś. Że Ty tutaj byłeś i na nas czekałeś, zanim przyszliśmy my. Duchu Święty, proszę Cię, żeby te słowa, które będzie powiedziane, dotykało naszych serc, przemieniało nasze umysły, tak żebyśmy wchodzili w głębokości Boga samego, żebyś nas porwał do tej rzeczywistości głębokości Boga samego. Niech krew Jezusa przemawia dzisiaj głośniej niż to, co do tej pory poznaliśmy, co usłyszeliśmy. Niech przemawia znacznie głośniej niż to, co nam się wydaje. Niech krew Jezusa, która jest prawdą, przemawia głośniej niż wszystko to, co nam się wydaje. Panie, wprowadzaj nas w nowe głębokości Twojej miłości. Panie, dziękuję Ci za ten czas, za to, że Ty to przygotowałeś, nie mnie. Kiedy się modliłam o to, co Bóg chce, żebym powiedziała, to słowo samo do mnie bardzo mocno wracało i bardzo mocno mnie dotykało. I wiem, że mówię z miejsca, gdzie sama jeszcze chyba nie wiem, co to znaczy, że krew Jezusa się za mnie przelała, że mam pełnię. Pewnie to znam. Pewnie jestem z tym zasłyszana. Jakoś tym żyję. Ale modliłam się za was i za mnie, żeby to wyszło poza jakiekolwiek poznanie, jakie mieliśmy do tej pory. Żeby to nie było jednorazowe uczucie na jakiejś tam którejś górze chwały, tylko żeby to była rzeczywistość naszego życia. Żebyśmy wprowadzali to słowo w czyn, żeby ono się okazało skałą i żeby nasze życie nie mogło runąć przy byle powiewie. Bo zostaliśmy nabyci bardzo drogą krwią samego Boga. Kiedy pytałam się Pana, co tak naprawdę mam powiedzieć, to On powiedział, że opowiedz im o mojej miłości. I jakkolwiek banalnie to brzmi, jakkolwiek możemy wyrecytować, że Bóg nas kocha i może to na nas działać tak i grzać nas tak, jak byle hasło reklamowe. Bóg pokazywał mi zamysły od samego początku do tego, co ma się stać, do tego, co ma przyjść w Jego Królestwie. Objawił mi swoją miłość w krwi Jezusa i w darze Ducha Świętego. To, co mnie w miłości Bożej najbardziej zachwyca, to ten nieskończony Bóg, który przyszedł w ciele,
który kocha mnie tak mocno, że dał samego siebie w Eucharystii na krzyżu. A mimo wszystko ta sama miłość daje wolność, w której mogę go po prostu odrzucić. Mogę nie przyjąć całkowicie jego przelanej krwi i daru ducha, obietnicy Ojca. Albo mogę przyjąć tylko częściowo, bo taki jest nasz Bóg. On nas tak kocha. Chciałabym się modlić o to, żebyśmy dzisiaj w tym czasie trwali u stóp Jezusa. Ale u stóp Jezusa ukrzyżowanego. I patrzyli w te oczy, które płoną tą samą miłością, którą potem widział Jan. Chcemy słuchać tych słów, Panie, które mówisz do nas, które są słowami miłości. Słowo, które stało się ciałem. Bóg mówi i to się dzieje. Jezus jest Słowem. Jezus, Słowo, który przyszedł, by to Słowo mogło się wypełnić. Stary i Nowy Testament nigdy nie są sprzeczne, bo Bóg jest prawdą i Bóg jest ciągle ten sam. Słowo dostało ciało i krew, żeby mogło się wypełnić słowo proroków i słowo prawa. Krzyż i zmartwychwstanie to prawo i prorocy, którzy całkowicie się wypełnili. Krzyż jest tą miłością, która daje wszystko, całą siebie, aż do samych głębin. Z Księgi Wejścia. Powiedz całemu zgromadzeniu synów Izraela, aby 10 dnia tego miesiąca każda rodzina w poszczególnych rodach wzięła dla siebie baranka. Jednego baranka na rodzinę. Ma to być dla was baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Możecie wziąć bądź jagnię, bądź koźle. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca. O zmierzchu niech zabiją go w całym zgromadzeniu synów Izraela. Niech wezmą z jego krwi i posmarują obydwie futryny przy drzwiach i nadproże tych domów, w których będą spożywać. Tejże nocy niech zjedzą mięso upieczone na ogniu oraz przaśny chleb z gorzkimi ziołami. Krew na domach, w których będzie się znajdować, będzie znakiem ochraniającym was. Gdy zobaczę krew, przejdę bez szkody dla was. Z Księgi Kapłańskiej. Jeśli jego dar jako ofiara związana z ocaleniem ma być dla Pana wzięty z owiec, niech przyprowadzi samca lub samicę bez skazy. Jeśli chce przyprowadzić jagnię jako swój dar, niech przyprowadzi je przed Pana. Niech położy ręce na głowie swojego daru i niech je zabije przed wejściem do namiotu świadectwa. A synowie Arona, kapłani, krwią poleją ołtarz wokół. Z listu do Hebrajczyków. I według prawa niemal wszystko krwią jest oczyszczane, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.
jeśli bowiem krew kozłów i byków oraz posypanie popiołem cieląt poświęcało okrytych zmazą ze skutkiem rytualnej czystości ciała, to tym bardziej krew Chrystusa, który za sprawą wiecznego Ducha siebie złożył w Bogu w nieskalanej ofierze, oczyści sumienia z martwych uczynków, byśmy Boga, który żyje, czcili w liturgii. Zawsze się zastanawiałam, jest taki moment, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi, że Syn Człowieczy będzie musiał zostać wywyższony, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Zastanawiałam się, dlaczego Żyd Żydowi mówi o wężu i dlaczego w ogóle wąż, który był tak bardzo związany w tej kulturze właśnie z grzechem pierworodnym. Jaki był tego w ogóle sens? I w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale jest napisane, że On uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu. Jezus wziął wszystko. Ten, który nie znał grzechu. Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem. Ten, który jest święty, jest oddzielony od grzechu, który nie ma z nim nic wspólnego. Wziął na siebie grzech, żeby być znowu w komunii z nami. Z listu do Kolosan. On nas wyzwolił spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swej miłości, w którym mamy wykupienie, odpuszczenie grzechów. On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga. W czasie ostatniej wieczerzy padło takie zdanie, że Jezu, pokaż nam Ojca. Na co Jezus powiedział, mam wam pokazać Ojca? Kto mnie widział, widział. Kto mnie widział, widział i Ojca. Jakże więc możesz mówić, Filipie, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was mówię, nie wypowiadam od siebie samego. To Ojciec będący we mnie spełnia swoje dzieła. Kto widział Ojca, widział Syna. Kto widział Syna, ten widział Ojca. Jak wygląda Ojciec? Komu się objawiło ramię Pana? Wyrósł przy nim jako chłopiec, jak korzeń ze spragnionej wilgoci ziemi. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go ujrzeliśmy, nie miał krasy ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. Wydawało się nam, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi,
a my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy zbłąkaliśmy się jak owce na manowce, zszedł każdy ze swojej drogi, a Pan Jego wydał za nasze grzechy. On w czasie swoich tortur nie otworzył ust swoich. Dał się poprowadzić jak owca na zabicie. Jak baranek milczy przed strzygącym go, tak on nie otworzył swoich ust. Kto widział mnie, widział Ojca. Kto widział mnie, widział Ojca. Nie ma na nim urody ani chwały. Gdy go ujrzeliśmy, nie miał krasy ani piękna. Jego wygląd był szpetny, bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi. Był jak jakiś człowiek pod chłostą. Wydawało się, że dźwiga jakąś chorobę, bo twarz jego była wykrzywiona. Był wzgardzony, nie liczono się z nim. On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi, a my uznaliśmy, że dręczy go utrudzenie, bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba. On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów. Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania. Obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni. On w czasie swoich tortur nie otworzył ust swoich. On w czasie swoich tortur nie otworzył ust swoich. Dał się prowadzić jak owca na zabicie, jak baranek milczy przed strzygącym go. Tak on nie otworzył ust swoich. W tym to czasie Jezus kolejny raz przemawiając powiedział: Uwielbiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed uczonymi i mądrymi, a odsłoniłeś małym. Tak, Ojcze, bo tak Ci się spodobało. Mój Ojciec wszystko mnie przekazał, a nikt nie zna Syna z wyjątkiem Ojca, ani Ojca nikt nie zna z wyjątkiem Syna i temu, komu Syn zechce odsłonić. Przyjdźcie do mnie wszyscy ciężko pracujący i mocno obarczeni, a ja wam przyniosę ulgę. Weźcie na siebie moje jarzmo i nauczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca. A znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Weźcie na siebie moje jarzmo i nauczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, jak owca nie ma. Cichy i łagodny. Baranek prowadzony na zabicie. A kiedy przyszła właściwa godzina, zasiadł do stołu i z nim apostołowie. Wtedy powiedział im: Bardzo zapragnąłem spożyć z wami tego paschalnego baranka, zanim doznam męki, bo mówię wam, że już nie spożyję go, aż spełni się w Królestwie Bożym. Potem wziął chleb, wygłosił modlitwę dziękczynienia, połamał i rozdał im, mówiąc: To jest moje ciało, które się za was wydaje. Czyńcie to na moją pamiątkę. Tak samo wziął kielich po wieczerzy i powiedział:
ten kielich, który się za was wylewa, to nowe przymierze przez moją krew. Ten kielich, który się za was wylewa, to nowe przymierze przez moją krew. Potem Jezus, ponieważ wiedział, że wszystko jest już wykonane, żeby spełnione zostało pismo, powiedział: pragnę. Po przyjęciu octu Jezus rzekł: zapłacone. Potem pochyliwszy głowę, oddał ducha. Kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie złamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił mu włócznią bok, z którego zaraz wypłynęła krew i woda. Naoczny świadek to poświadczył, a jego świadectwo jest prawdziwe. On wie, że prawdę mówi, abyście i wy uwierzyli. Bo stało się tak, aby się pismo wypełniło. Kość jego nie zostanie złamana, a inne pismo mówi jeszcze tak: będą patrzeć na tego, którego przekuli. To jest krew, która się wylewa na nowe wieczne przymierze. Będą patrzeć na tego, którego przekuli. Będą patrzeć na niego jak na węża na pustyni, na tego, który nie znał grzechu, a stał się grzechem z miłości. Będą patrzeć na ranę tego, w którym jest nasze uzdrowienie. Będą patrzeć na tego, którego krew została wylana do końca, jak w ofierze ocalenia. Cała. To, co mnie kiedyś poruszyło bardzo mocno na Eucharystii, to moment przeistoczenia, kiedy widziałam, jak krew wylewa się do kielicha. I ona się tak lała i lała i lała. I zrozumiałam, że Jezus daje siebie do końca i jest wypełnieniem prawa. Jest część krwi, która została wylana podczas drogi krzyżowej. Ale jest też taka część krwi, która w nim została, a musiała zostać wylana, bo z ofiar, które były przynoszone do świątyni, upuszczano całą krew. W przybitym boku Jezusa jest całkowite wypełnienie prawa, jest całkowite rozlanie i wylanie miłości, bo nie zostawił nic dla siebie. Woda i krew, które się przelewają na nowe życie. Jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Niczego. Dał mi spoczywać tam, gdzie dużo zieleni. Zapewnia mi pokarm nad orzeźwiającymi wodami. Odświeża moją duszę.
prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Ze względu na swoje imię. Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski, Twoja laska dodają mi odwagi. Stół przede mną zastawiasz na oczach mych ciemiężców. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Twój kielich poi mnie najlepszym winem. Twój kielich poi mnie najlepszym winem. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe dni. Stół przede mną zastawiasz na oczach mych ciemiężców. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Twój kielich poi mnie najlepszym winem. Twoje miłosierdzie będzie mi towarzyszyć przez wszystkie dni mojego życia. Gdy oni jedli, wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał, rozdał im i powiedział: weźcie. To jest moje ciało. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynienia dał im. Pili z niego wszyscy. Powiedział im: to jest moja krew przymierza, wylana za wielu. To jest moja krew przymierza, wylana za wielu. Jezus powiedział też, że kto spożywa Jego ciało, to przez to Jezus mieszka w nim. A razem z nim mieszka i Ojciec. Jezus bardzo chciał tej komunii. On ciągle zastawia stół na oczach tego, który nas oskarża. Karmi sobą na życie wieczne. Daje siebie jako ofiara przebłagalna, byśmy mieli śmiały przystęp do Ojca. Śmiały przystęp do Ojca. W owym dniu zrozumiecie, że ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak i ja w was. Kto trzyma się moich przykazań i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany przez mojego Ojca. Również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Jeśli ktoś będzie mnie miłował, będzie przestrzegał mojej nauki. Ojciec mój także będzie go miłował i przyjdziemy do niego. Urządzimy sobie u Niego mieszkanie. W owym dniu zrozumiecie, że ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak i ja w was. Objawiłem Twoje imię tym, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, a mnie ich dałeś i oni Twoją naukę zachowali. Teraz się dowiedzieli, że wszystko, co mi dałeś, jest od Ciebie.
a nie tylko za tymi tu proszę, lecz i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Aby wszyscy jedno byli jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas byli tak, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja także chwałę, którą mi dałeś, im przekazałem, aby byli jedno, jak my jedno. Ja w nich, a Ty we mnie, aby w pełni byli doprowadzeni do jedności, tak by świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, tak jak mnie umiłowałeś. Jesteśmy umiłowani przez Boga tak samo jak Jezus. I wiem, że mogliśmy to już słyszeć miliony razy, że może to na nas zupełnie nie robić wrażenia. W owym dniu zrozumiecie, że ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak i ja w was. W owym dniu zrozumiecie, że ja w moim Ojcu, a wy we mnie jesteście, jak i ja w was. Duchu Święty, niech to będzie ten dzień. Duchu Święty, proszę Cię, żeby to był właśnie ten dzień. Żebyśmy zrozumieli, że Jezus jest w Ojcu, a my jesteśmy w Nim, jak i On w nas. Że ani życie, ani śmierć, ani aniołowie, nic, Panie, ani nasza przeszłość, ani nasza przyszłość, ani nasze okoliczności, ani nasze myśli, ani nasza samoocena, czy to, co słyszymy od innych. Nie ma takiej mocy jak krew Chrystusa. Duchu Święty, proszę Cię, żeby to był ten dzień, w którym zrozumiemy, nie usłyszymy po raz kolejny, ale wejdziemy w rzeczywistość głębokości Boga samego przez otwarty bok Jezusa po drodze Jego krwi, żebyśmy zrozumieli, że Jezus w Ojcu, a my w Nim, jak On w nas. Że w komunii Trójcy jest zawsze miejsce dla nas. Chce tego Ojciec, chce tego wcielone Słowo, Jezus, i chce tego Duch. Tato, ja dziękuję Ci za to, że dajesz Ducha Świętego. Że wszystko, co Jezusa, jest Twoje. Że Duch został nam posłany w imieniu Jezusa przez Ciebie. Jezus powiedział, że Ojciec pośle w moim imieniu innego parakleta i nie zostawi nas sierotami. Duchu Święty, który jesteś posłany w imieniu Jeszuły, Boga, który zbawia. Jesteś posłany przez Jahwe. Jezus mówi, że objawił
imię Jahwe. Przewertowałam cały Nowy Testament. Nie pojawia się tam inne określenie niż Ojciec. Korona wszystkich imion Boga. Ojciec, Abba, Tatuś. Kiedy Jezus uczy się nas modlić, mówi: Ojcze nasz, Avinu, Avinu. Nie mówi mój Ojcze, mówi nasz Ojcze. Jezu, dziękuję Ci, że wprowadzasz nas do tej komunii. Może Ty już chciałeś tego usynowienia, zanim jeszcze była przelana Twoja przenajświętsza krew. Panie, dziękuję Ci za Twoją usynawiającą krew i za wodę, która jest wylana z Twojego boku. Za wodę, o której mówili prorocy. Izajasz, który mówił: że oto mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Jemu zaufam, dzięki Niemu doznam ocalenia. Nie będę się lękał, bo Pan jest moją chwałą i uwielbieniem. On stał się moim ratunkiem, a Wy będziecie z radością czerpać wodę ze źródeł wybawienia. A my będziemy z radością czerpać wodę ze źródeł wybawienia. Spragnieni, przyjdźcie po wodę. Choć pieniędzy nie macie, pośpieszcie się i kupujcie. Bez srebra i zapłaty napijcie się wina i tłustego mleka. Dlaczego cenicie sobie srebro i trud swój znosicie dla tego, co nie daje nasycenia? Słuchajcie mnie i spożywajcie to, co dobre. Wtedy wasza dusza sycić się będzie smakołykami. Nadstawcie swych uszu i podążajcie moimi drogami. Panie, chcemy traktować Twoje słowo na poważnie. Chcemy je słuchać, chcemy je wypełniać. Chcemy przychodzić do Twojego boku i czerpać z radością ze źródła zbawienia. Jesteśmy spragnieni i chcemy przyjść po wodę. Nie mamy ani srebra, ani zapłaty, bo nasze zbawienie jest z łaski, jest z miłości. Jest przez Boga, który nie ma ani początku, ani końca, wiecznie jest. Więc ta łaska i miłość nigdy się nie kończą. Przychodzimy bez srebra i bez zapłaty. W owym dniu poznają, Panie, niech będzie to dzień, w którym poznajemy, że nie musimy niczym zasługiwać na Twoją miłość i na Twojego ducha, bo nie jesteśmy sługami, ale jesteśmy przyjaciółmi. Ty dajesz nam swojego ducha, tego samego ducha, który przenika Twoje głębokości. Z otwartego boku głębi Jezusa, prosto do naszego serca.
Jezu, proszę Cię, żebyś zmiażdżył prawdą Twojego słowa, Twojej miłości i Twojej łaski wszelkie mury. W naszym umyśle, nawet w naszych religijnych przyzwyczajeniach, w Tobie jest całkowita miłość i wolność. Twoja krew jest łaską, łaską usynowienia. Łaską tego, że Jahwe to Abba, nasz tato. W ostatnim wielkim dniu świąt stanął Jezus i wołał: jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, rzeki wody żywej, jak mówi Pismo, popłyną z jego wnętrza. Rzeki wody żywej. Powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A wtedy duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze wywyższony. Rzeki wody żywej. Powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Którzy w niego uwierzyli. Nie ci, którzy zasłużyli. Ci, którzy w niego uwierzyli. Którzy uwierzyli miłości. Ci, którzy uwierzyli miłości. Ci, którzy popatrzyli na tego, który nie miał krasy, na tego, który był obarczony cierpieniem, który był chłostany, na tego, na którego, który miał taki wygląd, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, przyszli, popatrzyli na jego rany, w których jest nasze uzdrowienie. Przyszli i uwierzyli. Uwierzyli miłości, która daje się do końca, która nie zatrzymuje niczego dla siebie. Uwierzyli w otwarty bok, z którego wypłynęła krew i woda. Wieczne przymierze i woda Ducha Świętego, który przenika głębokości Boga samego, który jest źródłem na życie wieczne, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Duch, który wstawia się w niewymownych błaganiach, który wszystkiego nas nauczy. Duch Święty, który rozlewa w nas miłość Bożą. Rozlewa. Nie nalewa. Rozlewa. Bo to są rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej. Rzeki wody żywej, wypływającej z głębin Boga samego do naszych głębin. Niech głębia przyzywa głębia hukiem swoich fal.
jesteś tego godzien, Panie. Nikt nie kocha tak jak Ty. Nikt nie ma takiej miłości jak Ty. Ty, który dajesz swojego Syna na przebłaganie. Ty, który dajesz swoje ciało i swoją krew. Ty, który dajesz swojego Ducha. To było Ci za mało, żebyśmy chodzili razem z Tobą ramię w ramię. Ty chciałeś w nas zamieszkać. Chciałeś uczynić z nas swoją świątynię. Ty wylewasz swojego Ducha, rozlewasz. Duchu, proszę Cię, żebyś wołał w nas Abba. Prosimy Cię dzisiaj szczególnie o tę łaskę. Ty, który wyrwałeś się z głębin Boga samego, razem z przebitym bokiem Jezusa, aby na nowo doszło do tej komunii pomiędzy wodą i krwią. Abyś w nas pieczętował krew Jezusa. Abyś w nas pieczętował tożsamość, jaką mamy przez krew Jezusa. I Duchu Święty, proszę Cię, żeby to nie było przyjemne poruszenie na górze chwały. Żeby to nie był dreszcz emocji, żeby to nie było wzruszenie. Proszę Cię, żeby to była głębia rzeczywistości. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś dzisiaj nas tak ukształtował, rzeko wody żywej. Tak pokruszył nasze myślenie, nasze przyzwyczajenia. Tak zapieczętował tę prawdę. Żebyśmy chodzili w codzienności, w tej pełni pewności, kim jesteśmy przez krew Jezusa Chrystusa, w miłości Boga Ojca i z Twojej łaski, Duchu Święty. Duchu Święty, Ty, który jesteś miłością uosobioną. Który dajesz nam Jezusa, który przeistaczasz w swojej mocy chleb w Jego ciało, wino w Jego krew. Oczyść nas ze wszystkich kłamstw na temat Boga Ojca. Oczyść nas z letniego przyzwyczajenia do widoku Jezusa na krzyżu. Dziękuję Ci za to, że jesteś obietnicą Ojca, że jesteś parakletem, tym, który staje i nas pociesza, ten, który wstawia się za nami, że jesteś zadatkiem życia wiecznego. Dziękuję Ci za to, że to Ty jesteś tym, który kończy każde dzieło,
za to, że Ty jesteś pokojem, za to, że nie musimy się wcale spinać, żeby przyjąć tę tożsamość. Będziemy dzisiaj po prostu siedzieć u stóp ukrzyżowanego Jezusa, tak żeby spływała na nas Jego krew i woda. To robotnik musi pracować. Dziedzic po prostu przyjmuje. Biliśmy gwoździe w stopy Twe, biliśmy gwoździe w dłonie Twe. Zbroczony własną krwią, zamiast pocałunków stopy i pocałunków dłonie, wbiliśmy gwoździe w stopy Twe, wbiliśmy gwoździe w dłonie Twe. Zrozumienie.
odrzucenie było końcem, który tulił Cię do snu przez wszystkie Twoje dni, przez wszystkie Twoje dni. Zamękę duszy, w tej ujrzysz dziedzinę.
zawsze wielbić, będę zawsze wielbić, będę zawsze wołać Cię. Kiedy się modliłam za ten czas, bardzo dużo też chodziłam na adorację, bo chciałam naprawdę, żeby wydarzyło się to, co dzisiaj było w pierwszym czytaniu, ale w drugą stronę, żeby serca synów zwrócić ku Ojcu. To jest słowo, które dostałam 29 listopada. Jestem. Jestem ukryty w cichości serca. Jestem ukryty w cichości serc, które nie gonią za tym, co wielkie lub co przerasta ich siłę, ale w zaufaniu pozwalają się nosić na moich rękach, jak dziecko przez matkę. Rezygnują z własnej woli, z własnych sił i oddają się w słodką niewolę moich miłujących ramion. Moje brzemię jest lekkie, bo jest to brzemię miłości. Miłości, która nigdy się nie kończy i zawsze stwarza nowe. U mnie nie ma ani powtórek, ani kopii, ani odnawiania starego, bo ja czynię nowe. Za każdym razem, kiedy jesteś w moich ramionach, czynię Cię na nowo. Ja Ciebie nie ulepszam. Ja Ciebie przenoszę z chwały do chwały. Ja czynię nowe. Kiedy oddajesz się w moje ramiona, sprawiasz mi radość i czynisz mi przywilej. Kiedy niosłem krzyż, pamiętałem o Tobie. Myśl o tym, że w tych samych dłoniach będę mógł trzymać Ciebie, dodawała mi sił. Mój Ojciec dodawał mi sił przez miłość, jaką rozlał we mnie i na mnie przez Ducha Świętego. Duch był cały czas ze mną. Szeptał mi do ucha słodkie słowa miłości. Krzyż odbył się w miłości i przez miłość. Nie było w nim ani jednego momentu żalu, zawodu, bólu czy nienawiści. To dostawałem od ludzi, ale od Ojca dostawałem miłość i pocieszenie. Jego współczujący wzrok i miłosierny dotyk towarzyszyły mi cały czas. Zgodziłem się nabyć Mu Jego dzieci. Krew za krew, synostwo za synostwo. Ojciec był do głębi wzruszony moją ofiarą. Był mi wdzięczny i radował się z odzyskania dzieci. Dlatego posłał Ducha. Chciał być z wami w takiej samej jedności, co ze mną. Utorowałem wam drogę przez krzyż, żebyście mieli śmiały przystęp do Ojca. Widząc Jego radość, nie potrafię nie okazywać miłosierdzia i łaski mojej krwi. Znam Ojca od początku. Widzę Go, słyszę. Wiem, co mówi i jak działa. Dlatego opowiedziałem historię o Nim i o Jego dwóch synach. To jest radość z powrotu do domu w Jego ramiona. On nie szczędzi swojej łaski, bo bierze ją z siebie, a On nie ma ani końca, ani początku. Po prostu jest. Więc przychodź. Przychodź i czerp. Czerp i pij. Pij i napełniaj się. Napełniaj się i przekazuj dalej, bo wylewa się moja łaska, przelewa się, jest jej więcej niż możesz przyjąć, bo chcę, żebyś w niej pływał. Kocham Cię. Pierz szaty w mojej krwi i stawaj w gotowości przede mną. Otwieraj szeroko ramiona i przyjmuj. Przyjmuj, przyjmuj, bo mam dla Ciebie znacznie więcej, ale musisz nauczyć się przyjmować. Łaskę możesz przyjąć tylko z łaski. Nie dając nic w zamian oprócz Twego serca i nie oczekując niczego w zamian, jak tylko przemiany Twojego serca. Bogu podoba się mieć dzieci według Jego serca, ciche i pokorne, bo potrafią przyjmować ogrom Jego miłości. Słyszą Jego głos mimo szumu codzienności i kroczą Jego drogami, dając się tulić w Jego ramiona. Oczyść serce.
daje oczyścić mocy mojego ducha. On zna każdy zakamarek i każde pragnienie. Po prostu daj mu je dotknąć i przemienić. Nie chcę dla was niczego złego. Miłość ufa. W niej nie ma lęku. Chcę was uwolnić od siebie samych, bo to jest najwyższy wymiar wolności w Duchu Świętym. Kiedy nie żyjesz już ty, ale ja w tobie. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Przecież umarłem za ciebie. Zaufaj mi. Zaufaj moim ranom. Nawet jeśli tracisz życie, to zyskujesz je. Logika nieba przewyższa poznanie tego świata. Bez czystego serca i przemienionego umysłu nie będziesz w stanie tego zrozumieć. Tu jest coś więcej niż błogosławieństwo i dobre życie. Tu jest życie wieczne w mojej miłości i obecności, które może zacząć się już dzisiaj. Po prostu przychodź do mnie. Poddaj się mojej miłości, a każdego dnia będziesz widzieć, jak wzrasta w tobie Królestwo Boże. I nic nie będzie napawać cię lękiem, nawet śmierć, bo cały czas będziesz przecież w moich ramionach. Będziesz w mojej obecności, będziesz w rzeczywistości mojego Królestwa. Po prostu przejdziesz do prawdziwego życia, do którego cię powołałem, do wieczności ze mną. Dlatego złóż wszystkie swoje trudy, lęki, plany, radości pod moje stopy. Nie wracaj do nich, nie odwracaj się. Pamiętaj, każdy dzień jest nowy przez łaskę mojej miłości. Po prostu będąc w moich ramionach, z których masz najlepszą perspektywę na rzeczywistość, patrz, jak to przemieniam, jak pokonuję i zwyciężam. Pamiętaj, zwyciężyłem świat. Dlatego w ramionach, które przyniosły zwycięstwo, będziesz czuć się najbezpieczniej. A teraz o nic się nie troszcz, o nic się nie lękaj, o niczym nie myśl. Patrz w moje oczy, by twoje serce mogło płonąć żarem miłości, jaki w nich jest. Patrz na mnie, raduj się mną. Uczyń mnie całym swoim życiem, a będziesz doświadczać nieba już tu na ziemi. Kocham cię i nigdy nie przestanę, bo jestem.